Idziemy do Ayutthaya. Powiedzcie, ile kosztowały bilety na ten pociąg? Tak, ile kosztowały bilety? Więc trzy bilety na trzy osoby, dwie strony kosztowały nas złotych 6. Czyli złotówka do Ayutthaya, tak naprawdę na głowę. Ayutthaya położona jest zaledwie 80 km od Bangkoku, więc jest to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę z miasta. No to jedziemy! Wykończeni upałem i wczorajszym wyjściem zbliżamy się do Ayutthaya. Prawie dzisiejszym wyjściem. Tak, w sumie z dzisiejszym. Dzisiejszym powrotem. Dzisiejszym powrotem porannym. Ayutthaya to małe miasto położone na północ od Bangkoku. Ale kiedyś była to wielka metropolia, która swoje bogactwo zawdzięczała przede wszystkim handlowi. Jesteśmy w Ayutthaya. To jest dawna stolica Tajlandii, która była tu stolicą między XIV a XVIII wiekiem, wiekiem naszej ery. W XVIII wieku Ayutthaya najechali Birmińczycy i kompletnie zniszczyli stolicę. Dlatego też Tajowie postanowili przenieść stolicę na południe, do Bangkoku. Ten tłum sugeruje, że znaleźliśmy najbardziej fotografowaną atrakcję Ayutthaya w całym mieście. Czyli Buddę. Ładnie kusza. Ayutthaya była przez długi okres jednym z największych miast świata i w XVII wieku liczyła prawie milion mieszkańców. Czyli była większa od ówczesnego Londynu i Paryża razem wziętych. I bardzo możliwe, że pod koniec XVII wieku była największym miastem świata. Miastem, które było zamieszkiwane nie tylko przez Tajów, ale również przez Chińczyków i Europejczyków. Dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, aby nie ominąć kolejnych filmów z tajskiej serii.